Witam, z tej strony Nightshade, a to jest pan parapsychologiczny, autor Frost X, część druga. Arctic Snow, posmutniały, zaistniałą niedawną sytuacją, schodził powoli na parter biura adaptacyjnego, wciąż rozmyślając o człowieku, który jeszcze tak niedawno zapisał się na ponifikację. Kiedy widział go tu o wiele wcześniej, gdy ścigali jeszcze tego przestępcę, był on dla niego zupełnie inny, miły, serdeczny, uprzejmie prosił, aby pokazać mu, gdzie jest przechowywany eliksir wielosokowy. Za co teraz? Niemal z dziką furią pytał go tylko bez przerwy o to samo. Próbował mu już wytłumaczyć, że nie ma takiej możliwości, aby eliksir został ukradziony, ponieważ zbyt dobrze wszyscy chronią go w budynku. Niewiele zresztą kucyków wiedziało, gdzie on tak poza tym jest. I dobrze, Arctic nie znał zbyt dobrze tej sprawy, ale wiedział, że Steve takim rozumowaniem daleko nie zajdzie. Kucykowi naprawdę było mu go szkoda, ale nie mógł na to poradzić. Wiedział jednak, że jeżeli człowiek ten szybko nie podejmie ponifikacji, to wkrótce będzie musiał go w bardzo niemiły sposób rzucić. Bardzo chciał, żeby tego nie doszło, ale niestety niewiele mógł zdziałać. Kiedy w końcu znalazł się na dole, od razu z kasy przy recepcji pomachał mu ogier, który był odpowiedzialny za wpisy i wypisy wszystkich zatrzymujących się w biurze. Parter, a zarazem wejście główne do biura adaptacyjnego było dość duże. Głównie jednak przy samych podwójnych drzwiach stał automat z wodą, a jeszcze trochę dalej dwa czerwone fotele naprzeciwko siebie i kanapa tego samego koloru pośrodku nich. Następnie budynek odgradzała ściana z wejściem otwartym, gdzie znajdowało się kilka stoliczków i krzeseł. W całości parter biura wyglądał zwyczajnie tak, jak wnętrze przeciętnego trzygwiazdkowego hotelu. Co tam? Spytał się z uśmiechem na ustach Cloud Moon, kiedy Arctic podszedł do niego. Nadal nie chce się zgodzić, odparł ze smutkiem. Mówi, że kiedy w końcu nadejdzie czas, to od razu nas o tym powiadomi, ale jak na razie chce pozostać jeszcze przez kilka dni tutaj. Zamyślił się na chwilę, patrząc w sufit. Jego kompan patrzył się na niego bezczynnie. Pewnie przez to, że stracił żonę, jest taki niemiły. Położył Arcticowi kopytko na ramieniu. Zobaczysz, że w końcu wszystko się ułoży. Skąd wiesz? Spytał, patrząc na niego ze spuszczoną głową. Słucham? Skąd wiesz, że wszystko się ułoży? Spytał się ponownie Arctic. To nie nasz świat. Rzekł, to Ziemia, planeta ludzi, tutaj nikt nie wie, czy będzie dobrze, czy też źle. Zapanowała pomiędzy nimi bardzo niezręczna cisza. Oboje wpatrywali się w podłogę, nie wiedząc do końca, co mieliby powiedzieć. O, właśnie, Cloud przypomniał sobie o czymś ważnym. Przyszedł do nas dzisiaj list, rzucił szybko. Piszą tam, że ma do nas na kontrolę przylecieć ktoś z kontrlotu. Naprawdę? Arctic na chwilę przestał myśleć o sprawiającym im kłopot człowieku. Kiedy dokładnie ma się zjawić? Spytał się pospiesznie. Pojutrze, odpowiedział. Przyleci tutaj prosto z bariery. Zjawi się gdzieś tak po południu. Podobno ma być tutaj z ochroną książęcą. Serio? Pokiwał nieznacznie głową, ciekawiąc się. To musi być naprawdę ktoś ważny, uśmiechnął się. Podobno to jakaś klacz w zastępstwie, dodał szybko Cloud. Kucyk, który miał się u nas stawić, nagle zachorował, a księżniczce nie został nigdy inny, więc nie miała wyboru, jak dać kogoś osobistego od siebie. Pojutrze, powiadasz, kucyk znowu zmarniał. To wtedy będziemy musieli mocno naciskać na Steve'a, aby dał się sponifikować. Inaczej pewnie ten ktoś, kto ma nas odwiedzić, spyta się, czemu pozwolimy im tu siedzieć tak długo. Daj spokój, Cloud znów spróbował go pocieszyć. Przecież maksymalny termin to tydzień, a on jest tu dopiero 3 dni. Te razy 4, poprawił go. Właśnie niedawno minęła północ. Och, faktycznie, ale kot zastanowił się. To by znaczyło, że ten ktoś przyjeżdża tutaj jutro, a nie pojutrze. A to zupełnie nie zgadzałoby się z datą, którą tutaj napisali. Co ty gadasz? Arctic zaniepokoił się. Kiedy ty dostałeś ten list? Przed chwilą, jak schodziłeś. Co? Arctic zastanowił się chwilę nad zaistniałą sytuacją. Ach, powiedział nagle i puknął się kopytkiem w czoło. Przecież dni w Equestrii są zupełnie inne. Pewnie specjalnie wysłano go tak, żeby doszedł idealnie, informując nas.
kiedy mają przyjść według czasu ludzkiego. Uspokoił się trochę. Wciąż nie możesz się przyzwyczaić, co? Niestety, powiedział Cloud. Jestem tu dopiero od niedawna. Nie zmieniłem sobie jeszcze zegara biologicznego. Też tak miałem na początku, uśmiechnął się. Minie ci gdzieś tak po tygodniu, góra 15 dniach. Skoro tak mówisz... Kutz popatrzył się w drzwi od biura. Późno już, rzekł po chwili milczenia. Nie powinieneś się położyć spać? Jakoś mi się nie chce. Może dotrzymam ci towarzystwa jeszcze przez jakiś czas, póki nie zrobię się senny. Kutce rozmawiały w milczeniu, a czas mijał dalej nieubłaganie wolno. Cloud wiedział, że musi zostawać tu na noc, kiedy pozostała reszta budynku spokojnie spała. Był to dopiero 5 dni i jedyne kucyki, jakie poznał tu Arctic, który był właścicielem całego budynku, oraz Snowwings, Clutch, która zastępowała go przy recepcji, kiedy kładł się spać. Poza tym chyba przegadał tutaj najwięcej czasu z ludźmi, którzy przychodzili się sponifikować. Nie było ich zbyt wielu. Nowy klient trafił się w tym mieście średnio raz na 3 albo nawet 5 dni w trudniejszych okresach. Wszyscy w biurze spodziewali się lepszych rezultatów, bo kiedy biuro zostało otwarte, o wiele większa ilość osób przez pierwsze kilka dni zgłaszała się regularnie i regularnie była transportowana wprost do Equestrii. Szkoła podobno w Japonii, gdzie było jedno biuro, miejsce ciągle nie starczało i planifikowano tam osoby dosłownie po godzinie czy dwóch od wstąpienia do środka, a i tak prawie w ogóle nie starczało na nic czasu. Gdy nastała w 12:30, kuce o cały czas rozmawiały. W miejscu, jakim była Ziemia, takiego typu rozmowy były jednym z najlepszych, co mogło ich spotkać. Oderwały się dopiero od swojego zawziętego dialogu na temat tego, które miasto jest w tej chwili najbardziej rozwinięte, jeśli chodzi o rozmieszczenie w nim biur adaptacyjnych, gdy jeden z nich kogoś zauważył. Alice, nie śpisz jeszcze? Spytał się Cloud, widząc młodą 16-latkę w piżamie, która podchodziła do automatu z wodą. Och, odwróciła głowę w jego kierunku. Jakoś nie mogę, powiedział szybko. To moja pierwsza noc tutaj, wciąż kręcę się w tom i z powrotem na łóżku. Wzięła jeden z kubków z automatu na wodę i nalazła sobie szybko do pełni pół zimnej i pół ciepłej. Pierwsza noc zawsze jest najgorsza, powiedział z tym dobrze znanym wszystkim ludziom tutaj uśmiechem kucyk recepcjonista. Potem będzie już tylko lepiej, a zresztą to tylko jakieś 2 albo 3 dni. Alice Crow, dziewczyna, która przyszła tutaj dzisiaj rano z zamiarem zapisania się, teraz również po raz drugi już dzisiaj uśmiechnęła się. Pierwszy z jej uśmiechów wystąpił wtedy, kiedy poproszona przez kuca o zgodę rodziców na planifikację usłyszała po jej obejrzeniu jej zgodę. Następnie podpisała jakiś papier, który miał wyrazić jej absolutną zgodę i zaczęła wypytywać go o najróżniejsze związane z nią rzeczy. Tak w ogóle to czy to boli? Pytała się. W żadnym razie, odpowiedział kucyk z uśmiechem na ustach. Zaśniesz tylko na kilka godzin, a potem, kiedy się obudzisz, staniesz się kucykiem. A mogę sobie wybrać, jakim dokładnie chcę być? Niestety, to akurat zależne od twojego DNA. To tak samo, jakbyś mnie spytała, czy masz wpływ zostać chłopakiem czy dziewczynką. A czy coś może nie wyjść, pójść nie tak? Raczej nie. Kiedy podamy ci odpowiednio dużą dawkę, to wszystko. A jeśli będzie nieodpowiednia? Kucy uśmiechnął się. To raczej niemożliwe, powiedział, szybko ją uspokajając. Zbyt dobrze wszystko sprawdzamy, żeby można było coś przeoczyć. Ale co, jeśli ilość będzie zła? Co wtedy może się ze mną stać? Niestety, tego akurat nie wiem. Raczej nie spotkałem się jeszcze z jakimś przypadkiem, ale wydaje mi się, że to również nie powinno być to coś złego. Być może po prostu zadziała jakiś lek na sen lub coś takiego. Kucyk oczywiście kłamał, ale również się przy tym uśmiechał. Wiedział, że to, co mówi, było całkowitą nieprawdą, ale robił to dla jej dobra. Nie wiedział, po co miałaby niepotrzebnie martwić się na zapas. Był jednak jeden z przypadków, kiedy jednemu z ludzi podano złą dawkę leku. Wydarzył się w jednym z biur w Miami, tym samym, o którym myślał Steve. Kucyk słyszał już o ludziach, którzy nie wiadomo skąd kradli eliksir i podawali go ludziom wbrew ich woli. W skrócie nazwali siebie POZ, Planifikacja dla Nowej Ziemi. Jeden z pozorów,
który był już bliski wzięcia eliksiru, jednak został przyłapany przez grupkę kucyków. Biedak, wiedząc, że jest już skończony, wypił to, co był w najbliższej fiolce, nieprzeznaczonej dla niego. Dawka była zbyt mała, podobno złapał się za szyję i upadł na podłogę, miotając się po całym pomieszczeniu, w którym schowany był tęczowy eliksir. Ponoć obraz, który widziały wtedy kuce, był tak straszny, że jeden zwymiotował, a drugiego lekko zemdliło. Tak, że oparł się o ścianę i zaczął ciężko oddychać. Z tego człowieka schodziła skóra, kawałki odpadały od reszty mięsa z żyłami i kawałkami mięśni przylepionych do niej. W końcu z człowieka została tylko jakaś dziwnie wyglądająca mieszanina martwych organów, szlaków i kości. Przez to wszystko biuro musiało być na bardzo długo czas zamknięte. On jednak wcale nie musiał jej tego dokładnie ze szczegółami opowiadać, tak jak opowiadał mu to jeden z kucyków podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Cieszył się za to wraz z nią, jej pierwszym uśmiechem, i odesłał ją do jednej z klaczy, która miała przydzielić jej pokój. A teraz Alice ze swoim pięknym uśmiechem ponownie stała tutaj przy nim. On mógł go ze spokojem obserwować. Dzięki, powiedziała. Nie mogę się już doczekać, kiedy w końcu będę zmenifikowana. Wasza Equestria musi być naprawdę bardzo piękna. Wzięła łyk z plastikowego kubka. My się chyba nie znamy, odezwał się Arctic, który do tej pory tylko przyglądał się z boku. Och, faktycznie, zorientował się Cloud. Alice, to jest Arctic Snow, odwrócił się do swojego towarzysza. Arctic, to jest Alice, dzisiaj się do nas zapisała. O, gratuluję, powiedział i wyciągnął w kierunku niej rękę. Poza tym miło mi panią poznać. Alice szybko podeszła do niego i nie będąc pewna, jak miałoby mniej więcej uścisnąć kopytko, które do niej wyciągnął, objęła je ręką i szybko potrząsnęła. Również mi miło, powiedziała. O ile mi się zdaje, to pańskie biuro, prawda? Zgadza się, wypiął się do mnie. To mi przyszło się nim opiekować. Jest naprawdę piękne. Och, daj już spokój, bo jeszcze się zarumienię, zaśmiał się. Mam pomysł, popatrzył się na Klauda. Skoro ona nie może zasnąć, to może poopowiadalibyśmy jej trochę kwestii, co? Naprawdę? Spytała się zaskoczona nastolatka. Pewnie, odparł Klaud. Czemu by nie? Dobrze, dajcie mi chwilę, pójdę sobie po jakieś krzesło, powiedziała z wielkim entuzjazmem dziewczyna i szybkim krokiem udała się w kierunku stolików, które były za ścianą. Kuce patrzyły się na nią. Urocza, co? Spytał się Arctica Cloud. Ale co taka młoda robi tutaj sama? Zauważył Snow. Nie wiem, ale miała zgodę, więc musiałem jej dać do podpisane zaświadczenie. Poza tym widać po niej było, że bardzo tego pragnęła. Kiedy tylko się zgodziłem, od razu jakby cała się rozjaśniła. Skoro tak mówisz? Kuc patrzył, jak dziewczyna znika za rogiem. Zapowiadało się na to, że będzie to bardzo długa noc. Gdy Jakub wysiadł z przystanku, zdawało mu się, że biuro, do którego właśnie zmierzał, będzie się znajdowało chociaż odrobinę bliżej. Był tu jednak pierwszy raz, więc zorientował się, że droga do niego to jeszcze jakieś pół godziny drogi, ale i tak w żadnym stopniu nie była to dla niego przeszkodą. Przecież dla niego czas przestał już mieć jakiekolwiek znaczenie, był mu obojętny. Szedł spokojnie z kucykiem, który na szczęście już przestał drżeć w kurtce i mimowolnie zaczął odpływać w krainę snów własnych samobójczych myśli. Zastanawiał się, czy może mógłby znaleźć jakieś wejście na górę albo coś innego w tym stylu. Z budynku, gdzie poniwkowane ludzi, skoczyłby wtedy z miejsca, gdzie kiedyś zabrali mu przyjaciela. To by dopiero była śmierć. Ej, mała, mówiłem ci już, żebyś nie zaspiała, potrząsnął kucykiem, który właśnie zaczynał zamykać oczy. Wiem, że to trudne, pocieszył ją, ale nie wolno ci w twoim stanie zasnąć, możesz przez to umrzeć. Wciąż zastanawiał się też, co ten kuc zrobił u nich na wolności. Przecież z tego, co pamiętał, to raczej nie wolno im było wychodzić w takowej postaci do świata zewnętrznego. Widział to kiedyś na jednym z portali internetowych. Sam nie wiedział, czemu akurat w to kliknął, ale artykuł w nim głosił właśnie o folowcach, o ile dobrze zapamiętał tę nazwę. Jak to brzmiał dokładnie? Front obrony ludzkości. Chyba właśnie tak. Ludzie ci powstali
dość niedawno, byli dla niego czymś w stylu moherowych babć z kościoła albo wegetarianów, którzy spiskują pod jakimiś centrami handlowymi lub tego typu podobnymi budynkami i wciąż robią nowe pikiety, demonstracje i inne tego typu niepotrzebne, często nikomu gówna. Z tym, że oni wciąż stali tylko pod biurami, nic tylko krzyczeli, oddajcie nam naszą ziemię, albo kucyki za barierę, naprawdę niesamowite, jak ci bezmózgowcy mogli się całymi dniami drzeć i wysilać, aby odciągnąć ludzi od pomysłu, dla którego tam chodzili. Nie był jednak pewien, czy grupa ludzi, którzy właśnie okopywali kucyka, mogli się do nich zaliczać. Nie słyszał, żeby dochodziło gdziekolwiek na świecie do użycia przemocy przeciw obcym. Ale znając policję, mogli to wszystko przecież zatuszować i zamazać tak, że nikt o tym nie słyszał. Mimo to nadal ci ludzie nie byli dla niego folowcami. Być może nazywali się tak samo, ale to już raczej odmiana czegoś w rodzaju sekty lub kółeczka adoracyjnego. Byli nienormalni i chorzy na głowę, żeby krzywdzić istoty, które im w żaden sposób nie zawiniły. Na świecie powstała nowa odmiana rasizmu, to było pewne. Jakob nigdy jakoś nie mógł do końca zrozumieć ludzi, którzy byli albo sadystami, rasistami lub czymś w tym rodzaju. Sam nigdy nie zadawał nikomu bólu, nawet jeśli miał dar. Telekineza była używana przez niego tylko w przypadkach zagrożenia lub czegoś podobnego. Normalnie starał się z niej nie korzystać. Próbował być taki jak każdy inny zwyczajny nastolatek w jego wieku, ale jak widać nawet i bez niej już był dziwny. W końcu znalazł się przy upragnionym celu. Do biura dzieliło go jeszcze jakieś 10 metrów. Przyspieszył więc kroku i szepnął do kucyka. Już niedługo. Spróbował wstawić sobie na twarz udawany uśmiech. Niedługo znajdziemy się w środku, a tam na pewno się tobą zajmą. Poczuł, jak kucyk lekko poruszył mu się w kurtce, a do jego uszu dobiegło coś w rodzaju oddechu ulgi. On zaś poczuł, że żałuje, iż trudno było mu się rozstać z kucykiem, kiedy nagle zrobił się w końcu do czegoś potrzebny. Szybko jednak zbył te myśli i podszedł ostatnimi trzema krokami do drzwi. Następnie pchnął je nogą i wkroczył pewnie do środka. Od razu w oczy rzucili mu się dwaj tacy sami obcy, jak ten, którego właśnie trzymał w rękach. Hej, wy tam! Rzucił do nich pospiesznie. Mam tu na rannego, który natychmiast potrzebuje pomocy. Wszyscy, którzy w tej chwili byli w pomieszczeniu, milczeli i wryci w ziemi patrzyli się na niego. No co jest? Krzyknął. Ruszcie się i pomóżcie tej biedaczce. Co po chwila przeskakiwał spojrzeniem to na pierwszego, to na drugiego kuca. W oczy rzuciła mu się od razu pewna zmiana. Oboje byli jednorożcami. Klacz, którą do nich niósł, była zwykłym kucykiem, bez żadnych szczególnych dodatków, takich jakby odmienny gatunek. Do tej pory ci dziwni obcy wcale go nie fascynowali, a teraz powoli zaczynało się to zmieniać. Te rogi w końcu nie mogły istnieć na ich głowach bez przyczyny. Natura na pewno taka nie była. Zaintrygowało go więc, po co one im tak właściwie były. Jeden z jednorożców wybiegł szybko z kasy recepcyjnej i podbiegł do niego, chcąc zobaczyć, co trzyma w kurtce. Spojrzał na klacz, która była cała pobijana, a potem oczami skrojał wzrok w jego stronę. Jakob od razu pomyślał, że będzie miał teraz coś w rodzaju kontroli. Mylił się jednak, bo kucyk tylko zrobił zrozpaczoną minę i rzucił pospiesznie odchodząc od niego. To Glasblom, powiedział szybko kucyk do drugiego, który stał przy dziewczynie. Chodź, kucyk na chwilę obrócił głowę w jego kierunku. Zaniesiemy ją do oddziału szpitalnego, zaraz ktoś się nią zajmie. Jakob widział pełną powagę na jego twarzy, był zdziwiony. Kucyk nie kazał mu się w ogóle oddalić i położyć klacz na ziemię. Nie rozpatrzył nawet możliwości, że to przecież on mógł ją tak urządzić, tylko od razu mu zaufał. Ruszył mijając dziewczynek, na którą dotychczas w ogóle nie zwrócił uwagi, i kucyka, który najwyraźniej był jeszcze bardziej przestraszony od tego, którego gdzieś prowadził. Szedł dalej, mijając drzwi w jedno z korytarzy za schodami i spoglądał co jakiś czas na klacz, którą jeszcze tak niedawno uratował.
Dopiero teraz zdał sobie sprawę, jakie to wszystko było niezwykłe. W jednej chwili wychodzi z domu, a w drugiej tak po prostu jest już tutaj. Niesamowite uczucie, patrzeć, jak wszystko tak nagle się zmienia. Szedł dalej, niepewny, co będzie się z nim dalej działo. Sweet Dress zauważyła, że do środka weszła właśnie jej przyjaciółka, prowadząca ze sobą jakąś bardzo niepewnie siebie wyglądającą klacz, która rozglądała się po całym pomieszczeniu. Roz, czy ta pani chciałaby... Zaczęła, czując, że w jej ciało napływa adrenalina, powodująca dreszcz podniecenia. Och, nie, nie! Przerwała jej szybko przyjaciółka. Chciała je tylko obejrzeć, nic więcej. O! Uśmiech zszedł z twarzy Sweet. Po chwili jednak szybko, jakby nigdy nic się nie stało, wszedł na nią ponownie. Rozumiem. Spojrzała na niebieską klacz, która w milczeniu im się przyglądała. Miło mi poznać, rzekła do niej szybko i wyciągnęła kopyto. Jestem Sweet Dress, ale wszyscy mówią mi Sweetie, więc ty też możesz. Spojrzała na nią w oczekiwaniu. To miło, odpowiedziała Trixie i też spróbowała się uśmiechnąć. Nie udało jej się. Jestem Trixie, po prostu Trixie. Również wyciągnęła w kierunku niej swoje kopytko. Zdziwiła się sobą samą, że przedstawiła się właśnie w taki sposób. Zwykle mówiła coś w stylu, ja jestem wielka i potężna Trixie. Teraz jednak, kiedy była w tym pomieszczeniu, jak już wcześniej zauważyła, zachowywała się zupełnie inaczej. Uścisnęła jej w milczeniu kopytko, a potem rozejrzała się jeszcze raz po pomieszczeniu. Dopiero wtedy doszło do niej, że wpatruje się w nią kilka par oczu. Ten pokój był naprawdę duży. Wszędzie zaś było pełno zabawek. W lewym kącie pokoju był nawet ogromny zamek, gdzie mieścił się basen z kuleczkami i zjeżdżalnią. Nie to jednak przyciągnęło jej największą uwagę. Jej wzrok spoczywał co po chwila na wszystkich dzieciach, jakie bawiły się spokojnie, budowały domki z klocków, układały puzzle albo siedziały przy jednym z trzech stoliczków, znajdujących się również po lewej, z tym, że od razu od strony wejścia i tam malowały sobie spokojnie. Prawda, że urocze? Spytała się klacz, która ją tu co dopiero przyprowadziła. A teraz zobaczyła, jak klacz przygląda się im wszystkim. Co? Och, tak. Trixie oderwała wzrok od maleństw, jakie w tej chwili się tam znajdowały i popatrzyła się ponownie na obie klacze. Tutaj jest większość, powiedziała Sweetie, ale niektóre siedzą jeszcze w swoich pokojach. Dopiero później, kiedy zaczynają się budzić, przychodzą tutaj. Potem odwróciła od niej głowę i zrobiła coś, czego niebieska jednorożka w ogóle się nie spodziewała. Dzieci, krzyknęła. Wszystkie małe ogiery natychmiast się na nią popatrzyły. Mamy właśnie gościa, może się przywitacie? Och, nie, nie, nie! Trixie poczuła, jak na całej twarzy oblewa się rumieńcem. To również ją zdziwiło. Zwykle nie miała problemu, kiedy musiała występować przed większą publiką, a wręcz przeciwnie. Wręcz uwielbiała, kiedy ktoś się w nią wpatrywał. Jednak teraz, gdy wszystkie dzieci wyczekiwały na to, co ich panie powiedzą, dalej ona chciała się ukryć. Nie, trzeba, rzuciła szybko do ich opiekunek. Dzień dobry, powiedziały chórem wszystkie dzieci. Och. Trixie z powrotem popatrzyła się na jej grupę. Cześć! Pobawi się pani z nami? Spytała jakaś najwyraźniej bardzo młoda klacz, która była różowego umaszczenia z błękitną grzywą. Ja nie, to znaczy naprawdę muszę już iść. Trixie czuła, że cała się poci. Nigdy nie bawiła się z dziećmi, a już w ich wieku uznawała, że to dla kucyka takiego jak ona nieodpowiednie jest robić coś, co nazywane było przez wszystkie dzieci zabawą. Nigdy też nie domyśliłaby się, że zostanie o to poproszona przez jakiekolwiek dziecko. Jak widać, myliła się. Dzieci westchnęły zawiedzione. Szkoda, powiedziała to sama klacz. Tak rzadko ktoś chce się z nami bawić. To przez to, że jesteśmy sierotami. Trixie popatrzyła się na klacz, która w tej chwili miała spuszczoną głowę. To nie tak, zaczęła szybko, kłócając do niej. Było jej w tej chwili żal tego dziecka. Niesamowite. Uwierz mi, że po prostu ja nie jestem za dobrym kompanem do zabawy. Jest na pewno wielu, którzy potrafią zrobić to lepiej. Niemożliwe. Klacz ponownie na nią spojrzała. Każdy, jeśli chce, jest dobry w zabawie. Pani po prostu musi się nie chcieć.
Trixie stała w milczeniu. Zorientowała się teraz, że nie stoją tuż za nią dwie dorosłe klacze. Kiedy odwróciła głowę, zobaczyła je przy biurku, gdzie wcześniej siedziała sama Sweetie. Obie patrzyły na nią uśmiechnięte i patrzyły, co zrobi dalej. No, Trixie znów spojrzała na dzieci. Dobrze, odparła w końcu, ale tylko przez godzinę, potem naprawdę muszę już iść. Hurra! Klacz, która od początku z nią rozmawiała, zaczęła skakać w miejscu. Słyszeliście? Pobawi się z nami. Trixie uśmiechnęła się. Na jej twarzy wystąpiło kolejne zdziwienie. Uśmiech nie był udawany, był prawdziwy. Alice wracała do swojego pokoju, zastanawiając się, kim był ten człowiek, który co dopiero przybył do jej biura z poszkodowanym cycykiem i wezwał któregoś z pracowników do pomocy przy nim. Nie wiedziała jednak, dlaczego dokładnie tylko wciąż o nim myślała. A jeśli się zakochała? Przez to nagłe pytanie w jej głowie zatrzymała się na środku korytarza. Rozejrzała się nerwowo dookoła siebie, sprawdzając, czy nikt na nią nie patrzy. Następnie znowu ruszyła dalej, myśląc o tym, co przed chwilą zrodziło się w jej głowie. Do tej pory chłopacy jakoś jej się zbyt nie podobali. Można było powiedzieć, że od zawsze była wybredna, jeśli oczywiście chodziło o chłopaków z jej otoczenia, którzy głównie chodzili do tej samej szkoły, co ona. W telewizji, którą czasem mogła oglądać w miejscu, gdzie wcześniej się znajdowała, widziała niekiedy facetów, którzy naprawdę przypadliby do gustu każdej dziewczynie, ale poza tym nic. Ten chłopak był pierwszym, który wywołał u niej taką samą reakcję, jak wcześniej tamci w telewizji. Coś takiego nie przydarza się chyba dziewczynom często. Być może dlatego się zakochała, ale zakochać się tak po prostu, jak to się mówi, z pierwszego wrażenia? Alice nie była przeciętną dziewczyną, dbającą o wygląd, chodzącą do sklepu i co chwila poprawiającą się w lustrze. Zwyczajnie nie lubiła tego, za to nie wiedzieć czemu do gustu przypadł jej sport. Nie piłka nożna, koszykówka czy coś w tym stylu, ale za to bardzo lubiła zawody siłaczy w różnych dyscyplinach. Nieważne, czy brały w tym udział akurat kobiety czy mężczyźni, jej było wszystko jedno. Tam, gdzie akurat się wychowywała, takie dywo programy były dla niej największym z możliwych rarytasów, jakich mogła doświadczyć do tej pory w życiu. W dodatku nie dałoby się po niej tego poznać, gdyby się jej dobrze nie znało. Była bowiem bardzo dobrze wychowaną i zawsze pomocną dziewczyną. Kiedyś nawet, gdy miała jeszcze 15 lat, przez prawie 7 miesięcy pomagała jednej staruszce w domu spokojnej starości, póki tamta nie zmarła na zawał serca pewnej zimowej nocy. Alice była już dawno pogodzona z jej śmiercią, nim jeszcze ona nastąpiła. Wiedziała o tym doskonale, ale i tak chciała dotrzymać jej towarzystwa do jej rychłej śmierci. Ona jakoś nigdy nie mogła zapoznać się ze swoimi dziadkami, nie wiedziała nawet, gdzie mogą przebywać, a szkoda, bo bardzo chciałaby ich poznać. W końcu doszła do drzwi, na których widniał numer 36. To właśnie był jej pokój. Weszła tam bez chwili wahania. Wciąż nie mogła uwierzyć, że w budynkach takich jak ten nie było czegoś takiego jak klucze. Co wywnioskować można było również po tym, że w zamkach nie było żadnej dziurki, gdzie można było jakiś włożyć. Bo kucyki tak bardzo ufały sobie nawzajem, że nie potrzebowały żadnych zabezpieczeń. Jeśli tak właśnie jest w Equestrii, to mogła snuć tylko domysły, jakie to jest naprawdę piękne miejsce. Jej reakcja, kiedy pierwszy raz usłyszała o tym, co niedawno stało się na świecie, wzbudziła w niej niemal obsesyjne zainteresowanie całą sprawą. Szukała informacji o tych dziwnych przybyszach dosłownie wszędzie. W gazetach słuchała wiadomości, nawet raz poszła do biblioteki szkolnej zobaczyć, czy nie ma gdzieś tam o nich jakiejś wzmianki. Udało jej się obejrzeć urywek wiadomości w telewizji, nim musiała iść spać, bo zbliżała się godzina nocna. Wydawało nam się, że jednym z najważniejszych telefonów w historii jest ten, który wykonano kiedyś do ludzi lądujących na Księżycu, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, będąc na żywo nagrywany w swoim biurze. Ale dzisiaj doszło do czegoś jeszcze większego. Obcy, kimkolwiek jesteście, nie zrobimy wam krzywdy, obiecuję to. Chciałbym z wami wszystko załatwić, jak najbardziej pokojowo, aby między naszymi światami nie było żadnych wojen.
I tak to właśnie się zaczęło. Dowiedziała się, że bariera nieco rozszerza się i że na pewno najwięksi z największych naukowców znajdą sposób, aby powstrzymać jej dalsze pochłanianie Ziemi, aby wszyscy mogli żyć w pokoju. Jednak przerażenie ludzi o tym, że mogą być zniszczeni przez barierę, było naprawdę większe, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Nikt nie słuchał tego, że naukowcy już prawie wynaleźli metodę zatrzymania powiększania się bariery. I tak oto żądali, aby kłuce same ją powstrzymały. To właśnie wtedy tak zwana księżniczka Celestia uzgodniła na Światowej Radzie Najważniejszych Państw na świecie, że aby ludzie przestali się tak wszystkiego bać, stworzy biuro adaptacyjne i nie wiedzieć czemu pomysł ten został przegłosowany na tak, dokładnie jednym głosem. Panika na świecie tak jakby zniknęła, ale wtedy znowu pojawiły się nowe zachowania ludzkie. Odnośnie tego wszystkiego, był POS, był EWL i nie wiadomo do czego miałoby tą całą ludzkość doprowadzić. Alice była jednak mimo tego wszystkiego dobrej myśli, skoro kiedyś udało się zażegnać rasizm i czarni do dziś byli traktowani dobrze, to niby czemu nie miałoby być tak samo z kulcykami? Dziewczyna słyszała, że podobno już wyprowadzają nowe prawa i ustawy, które mówiły właśnie odnośnie krzywdzenia tych zwierząt. Podobno nawet nie miały to być zwierzęta, tylko chcieli im nadać zupełnie nowy termin nazwawczy. To był w końcu XXI wiek, nie to co kiedyś. Teraz przecież żyje się zupełnie inaczej. Ktoś kiedyś zrobił ankietę, która potem została puszczona do telewizji. Podobno to właśnie czarnoskórzy najbardziej ze wszystkich ras narodowościowych popierało kucyki, jakie równe im stworzenia. Na ich czele stał nawet sam prezydent. Alice zrzuciła się na łóżko, wciąż wszystkim rozmyślając. Chłopak, który przyszedł nadal, pewnie jest tam, na dole i pewnie wciąż pomaga przy tej biednej, poszkodzonej klaczy. Dziewczyna czuła, że powoli zapada w sen. Jakub wciąż czekał pod drzwiami tego malutkiego skrzydła szpitalnego i rozmyślał o tym wszystkim, co jeszcze tak niedawno wydarzyło się w całym jego popieprzonym życiu. Najdziwniejsze jednak w tym wszystkim i tak wydawało mu się to, że wciąż żył i mógł być z innymi, nadal nie odszedł do krainy wiecznych snów. Nie wiedział, co sprawiło, że stał na ziemi, o swoich nogach i mógł spokojnie oddychać, ale zapewne była to jakaś bardzo wielka siła. Jakob wierzył w różne zjawiska nadprzyrodzone. W końcu można by powiedzieć, że sam był jednym z nich. Zastanawiał się więc, co też za niewidzialna magia mogła postawić go właśnie w miejscu, które było przez niego bardziej unikane niż szkoła i tak właściwie po co miałoby to zrobić. Oparł się wygodniej o krawędź krzesła i zamyślił na chwilkę. Widział przecież jeszcze tak niedawno coś bardzo niezwykłego, kiedy przenosił ją z tym dziwnym kucem do tego małego pomieszczenia leczniczego. Tamten nagle ułożył magii, dzięki czemu nagle zdjął z najbliższej tam białej szafki bandaże, a jemu jak gdyby nigdy nie kazał ją położyć na łóżko. Dowiedział się już przynajmniej do czego były im potrzebne takowe rogi. Wychodziło więc na to, że poznał właśnie już wszystkie typy kucyka. Był ten, którego miał ze sobą, czyli tak jakby nagi. Były jednorożce i te, które zobaczył raz w telewizji, Pegazy, a nie sądził, by skrzydła były im potrzebne do czegoś innego niż latania. Jednak wracając do tego, który właśnie magią przenosił ten cholerny bandaż z szafki, wychodziło na to, że one, te z rogami, miały bardzo, ale to bardzo podobne właściwości co on. Również przenosiły i popychały przedmioty siłą umysłu. Niezwykłe, naprawdę. Skąd one posiadły tę zdolność? Jakob nie miał pojęcia, ale to było w końcu coś, dowiedzieć się, że nie jest jedynym samym samotnym na świecie, który by potrafił coś takiego. Drzwi do sali szpitalnej otworzyły się, wyszedł z nich tylko ten kucyk, który na początku go zaprowadził. Wpatrywał się w niego przez chwilę, a potem na jego twarzy pojawił się uśmiech. Nie martw się, powiedział, będzie żyć, uratowałeś ją. Super, odparł wstając. Tylko tego chciałem się dowiedzieć, teraz mogę już spadać. To mówiąc, obrócił się z zamiarem wyjścia z biura adaptacyjnego. Teraz w końcu w spokoju może się zabić. Czekaj!
Jakob nagle poczuł, jak kucyk chwyta go ząbkami za rękaw kurtki, którą ponownie założył, kiedy tylko odłożył tamtą klacz na łóżko. Teraz odwrócił się zaskoczony nagłym zachowaniem kuca. Dopiero po chwili zorientował się, że przecież tamten nie mógł go zatrzymać inaczej. W końcu nie miał rąk. Co jest? Spytał się szybko człowiek, chcąc, żeby kuc spuścił jego kurtkę. Ona chciała ci podziękować, powiedział szybko. O, chłopaka wryło w ziemię, kiedy to usłyszał. Nagle zdał sobie sprawę, że to pierwszy raz, kiedy ktoś mu podziękuje za coś, co nazywa się uratowaniem życia. Wcześniej jakoś nigdy nikt mu tego nie powiedział, chociaż znał jednego, który powinien to zrobić. No, skoro tak, to odwrócił się cały i ponownie podszedł do drzwi. Nagle poczuł, jak ponownie kucyk łapie go za rękaw. Co znowu? Spytał się, patrząc na niego. Dzisiaj nie możesz. Właśnie zasnęła, rzucił mu szybko, zastępując mu drogę do drzwi. Jaja sobie robisz? Jakub poczuł, jak zaczyna wzbierać lekka irytacja. Skoro tak, to po co mi to mówisz? Starał się mówić najmilej, jak tylko mógł. No bo ona bardzo chciała to zrobić, więc jeśli nie masz nic przeciwko, to może zaczekałbyś tu do rana, aż się nie obudzi, a wtedy mógłbyś wysłuchać, jak ci dziękuję? Jak to? Jakob sądził, że przed chwilą coś mu się przesłyszało. Zaczekać tu? Gdzie tu? Do rana miałby zaczekać? Na dworze? Jasne, że nie. Możesz to przecież zrobić w jednym z naszych pokoi. Aha, zrozumiał. Oni chcieli go zwyczajnie naciągnąć na jak najwięcej pieniędzy. Wybacz, ale niestety nie mam ci czym zapłacić. Uśmiechnął się, oczekując jego reakcji. Kiedy ten dowie się, że jego sztuczka z wyduszeniem z niego pieniędzy nie zadziała? Co prawda miał kilka dolców w kieszeni, ale nie zamierzał ich tracić na mieszkanie tutaj. Jak widzisz więc, nie mogę tu zostać, tak więc czas na mnie. Miło było się cię poznać. Dlaczego niby miałbyś mi płacić? Zdziwił się Ogier. Jak to po co? Jakub pokiwał głową. Żebym mógł mieszkać w jednym z pokoi. Przecież za to nie trzeba płacić. Chłopaka na chwilę zatkało. Jak to nie trzeba? Spytał się. Czyli, że co? Że każdy może tu przyjść i spać za darmo? Tak. Co w tym dziwnego? Teraz naprawdę nie wiedział, co miałby mu odpowiedzieć. I tak po prostu można tu przyjść i wynająć pokój, jak gdyby nigdy nic? Wykrztusił z siebie w końcu i zobaczył, jak kucyk przytakuje głową. A co by było, gdyby jakiś człowiek przyszedł tylko po to, żeby się przespać i nie miałby żadnego zamiaru na bonifikację? Teraz to jednorożca zadkało pytanie, jakie zadał mu człowiek. No, wtedy traktujemy to tak, jakby chciał się sponifikować, a potem nagle się rozmyślił. A jeżeli spędza tu dłużej niż tydzień, to sami niestety możemy go wyrzucić. A czemu ktoś nie może zostać sponifikowany od razu? Spytał. Dlaczego ludzie muszą czekać? Żeby być do końca pewnym i świadomym swojej decyzji. Jeśli chcą się sponifikować, to raczej, że musieli podjąć tę decyzję już o wiele wcześniej. Niby kto wymyślił te zasady? My, powiedział cicho zlękniony Cloud. Kucyki, na wszelki wypadek. Zapanowała cisza. Jakob nie wiedział, co miałby mu teraz odpowiedzieć. Wiedział za to, że kucyk się speszył, a nie chciał, żeby odbierał go jako kogoś, kto wszystko krytykuje. Czy musi mieć wszystko poukładane? Przepraszam, rzucił w jego kierunku. Na pewno komuś te zasady się przydały. Ja w to wierzę. Kuc spojrzał na niego zadowolony, że jednak nie wyszedł na głupiego. Jestem Cloud, wyciągnął w jego stronę kopytko. Cloud Moon, ale wystarczy samo Cloud. Kolejne zaskoczenie. Co to za dziwne nazwisko? Takie niepodobne od wszystkich. Jakob na początku chciał zmyślić jakieś dziwne, rzadkie imię, byleby tylko nie podać mu prawdziwego. Ale gdy tylko je usłyszał, nagle do głowy przyszło mu coś zupełnie innego. Jestem parapsychologiczny, uścisnął mu kopytko. Pan parapsychologiczny. Naprawdę? Spytał się zdziwiony Cloud. W końcu znajduje człowieka z jakimś w miarę normalniejszym nazwiskiem. Naprawdę bardzo miło mi cię poznać. Nawzajem, puścił jego kopytko i wyprostował się. Dobrze, zostanę tu na jedną noc, żeby usłyszeć, jak tamta klacz mi dziękuje. Świetnie, ucieszył się kucyk. Chodź, wpiszę cię do recepcji, a potem przydzielę jakiś pokój. To mówiąc, odwrócił się i ruszył korytarzem w drogę powrotną.
Jakob poszedł za nim, zastanawiając się, kiedy w końcu ta dziwna magia pozwoli mu w spokoju zginąć i zniknąć z tego świata raz na zawsze. Zdziwiony kilkadziesiąt minut później kolejnymi faktem, chłopak szedł bez klucza w kierunku pokoju, gdzie przydzielił go kucyk. Jaki to był numer? Popatrzył się jeszcze raz na kartkę, gdzie go sobie na wszelki wypadek zapisał. 37. Dobrze, ale jak mówił, zaczeka tam tylko jedną noc i potem odejdzie w końcu. Alice zachciało się siku. Ten fakt właśnie cały czas uniemożliwiał jej spanie. Na początku zwyczajnie nie chciało jej się wstawać z łóżka, więc myślała, że skoro jest już tak senna, to szybko o tym zapomni i zaśnie, a z toalety skorzystała dopiero rano. Teraz jednak siła moczu, która cisnęła się na jej pęcherz, była zbyt wielka. Musiała wstać i załatwić potrzebę. Chyba jak na razie było to jedyne, jaką znalazła w tym biurze. Kucyki zapomniały im do pokoju zamontować toalet. Dlaczego? Nie wiedziała, ale ciągle każdy z danego piętra, których były trzy, a ona mieszkała na ostatnim, musiał specjalnie wychodzić z pokoju tylko po to, żeby skorzystać z pisuaru na końcu danego korytarza. To było dość głupie rozwiązanie, ale wyglądało na to, że w całym biurze miało już tak być do samego końca. Mieli szczęście, że przybywała w nim tak mało osób. Dzięki temu nie było tam rano tak wielgachnych kolejek, ale wkrótce, gdy zejdzie się tam więcej ludzi, to w końcu zaczną się zażalenia i skargi. Jak na razie jednak, kiedy sama zwiedzała biuro, widziała tylko jakieś 10 osób w całym ośrodku. Potem udało jej nawet dorwać jedną ze spanifikowanych, która czekała na transport. Niezwykle było to, jak opowiadała o tym, że miała jakiś sen. Nie pamiętała go dokładnie, ale kobieta, bo taką właśnie płcią była spanifikowana osoba, mówiła jej, że na pewno były tam kucyki i że tak poza tym, jak przez mgłę pamięta takiego wielkiego białego kuca, który miał i róg, i skrzydła. Alice do teraz czasem wracała myślami, jak można było mieć jednocześnie róg i skrzydła. Z tego co widziała, to żadnemu z przemienionych na całym świecie jeszcze nikomu nie udało się nim zostać, a przynajmniej nikt tego jeszcze nie odnotował. Pospiesznie zdjęła z siebie kołdrę i wybiegła przez drzwi, czując jak ciśnienie napiera na nią coraz mocniej. I tak właśnie ładna dziewczyna z długimi czarnymi rozpuszczonymi włosami, niebieskimi oczami i małym nosem wpadła na Jakoba, rozpoczynając ich znajomość. Och, przepraszam... Zaczęła Alice, ale skończyła, gdy zobaczyła, że wpadła na tego chłopaka, który tak niedawno jeszcze pojawił się w biurze, z rannym kucykiem i tak bardzo ją zauroczył. Dziewczyna patrzyła jeszcze chwilę na niego swoimi wielkimi niebieskimi oczami, a następnie pobiegła w milczeniu dalej, marząc tylko o tym, żeby ukryć się w toalecie. Niebieska klacz była kompletnie wyczerpana, ile wypiła niewidzialnej herbaty z tych małych różowych filiżanek dla lalek, ile razy musiała swoją magią ożywiać roboty, aby te mogły zniszczyć miasto, nie wiedziała, ale z pewnością gdyby zaczęła liczyć, to liczba wyszłaby jej gdzieś tak powyżej 100, może nawet 200 albo i 300. Mimo to jednak czuła coś, czego już dawno nie doświadczyła. To była radość, taka sama, jaka zrodziła się w jej sercu wiele lat temu, gdy pierwszy raz dała swój pokaz magiczny. To było dla niej naprawdę niesamowite uczucie. Która teraz była godzina? Zapewne już bardzo późno. Spędziła przecież w sierocińcu więcej niż godzinę, co chwila śmiejąc się z dziećmi i bawiąc się w najróżniejsze gry. A kiedy jedna z pracowniczek ogłosiła, że muszą kłaść się spać, było jej naprawdę przykro. Odwróciła się jeszcze raz w kierunku drzwi, które prowadziły do ich wspólnego pokoju, zabaw. Poznała dzisiaj tyle wspaniałych dzieci, tyle zabaw i zyskała tyle wspomnień, że nie mogłaby się one równać z całym jej wcześniejszym życiem. Hej, Trixie! Klacz słysząc, że ktoś ją woła, odwróciła się. Jedna z pracowniczek, ta, którą poznała na początku, biegła za nią i najwyraźniej trzymała coś w zębach. Czekaj! Powiedziała niewyraźnie, podbiegając do niej. Jedna z dziewczynek chciała ci to dać. Mówiąc to położyła przed nią na ziemi rysunek. Dzieci bardzo cię polubiły, rzekła. Teraz jej głos był już bez żadnych zakłóceń. Och, to nic.
Asterixy ponownie się wiechnęła, biorąc magię rysunek. Na kartce narysowana była ona, piękna, taka jaką im siebie opisywała, w pelerynie i dłużej szpiczastej czapce. Była na scenie, a tłum klaskał do niej i podziwiał jej piękne, różnokolorowe fajerwerki. Klacz patrząc na to poczuła, jak oczy zaczynają ją szczypać. Czy to możliwe? Płakała ona? Wielka i potężna Trixie nigdy nie płacze. Czy aby na pewno? Wszystko w porządku? Spytała się niepewnie Klacz, patrząc na jej zachowanie. Tak, tak. Trixie szybko otarła łzy z oka. Coś mi wpadło tam do środka. Ten rysunek jest naprawdę ładny. Powiedziała, zmieniając temat. Ta mała ma naprawdę duży talent. Nie tylko ona, Klacz westchnęła. Wszystkie tutaj są wyjątkowe. Wiesz, kiedy tyle lat pracuje się z dziećmi, zaczyna się dostrzegać, że ma się do czynienia z bardzo wyjątkowym miejscem. Dzieci, gdy cały czas są razem, tak jakby bardziej pomagają sobie nawzajem i odnajdują swoje talenty. Mówisz? Trixie zamyśliła się. A ile lat już tutaj pracujesz? Będzie z jakieś 5 i zapewne wyjdzie dłużej. Nie zamierzam zmieniać tej pracy, nawet jeśli gdzie indziej dostałabym więcej. Dzieci są za słodkie, żeby je opuszczać. Doskonale cię rozumiem. Niebieskoklacz zaśmiała się. Gdzie była dawna ona? Nie miała pojęcia, ale nie obchodziło jej to. Jak już wcześniej zauważyła, tutaj kucyki się zmieniają zawsze. Niesamowite, ile one wszystkie mają energii. Trixie, kochanie, wybacz, że się spytam, ale czy masz może gdzie się podziać? Widziałam jakiś wóz przed naszym środkiem. To pewnie twój... Mieszkasz tam? Tak, odparła. Uwierz mi, że można się do niego przyzwyczaić i jest bardzo przytulny. Och, moja droga, to jak ty zarabiasz na życie? Ja, no cóż, występami jeżdżę po całej Equestrii i daję magiczne pokazy, a kucyki obdarowuje mnie za pieniędzmi. Serio? To musi być bardzo ciekawe. Och, naprawdę jest. Niebieska Klacz była rad, że może opowiadać komuś o swoich podróżach i widzieć, że jej słuchacz wyczekuje od niej kolejnych słów z wielkim zapałem. Poznajesz wtedy tysiące nowych kucyków i w ogóle długo by opowiadać. Na pewno. Opiekunka w sierocińcu zawahała się przez chwilę, po czym rzuciła pewne pytanie. Skoro nie masz gdzie się podziać, to może spędzisz tę jedną noc u nas? Trixie wryło w ziemię, gdy usłyszała to pytanie. Nigdy wcześniej nikt nie zaproponował jej noclegu u siebie. Właśnie zdała sobie sprawę, że jest to jej pierwszy raz, kiedy ktoś pyta się jej, czy by u niego nie nocowała. To bardzo miła propozycja, ale... Więc na co czekasz? Zgódź się, przerwała jej zapałem Klacz. No dobrze. Trixie zaśmiała się. Ale wiesz, tylko na jedną noc. Potem nie chcę wam nie już przeszkadzać. Zastanowiła się chwilę. Tak mi się przypomniało. Nawet nie znam twojego imienia. Jestem Bóg, rzekła szybko. Paperbóg. Obie śmiały się, a Trixie czuła, jak jej serce odmienia się. Było już późno, po kolacji. Wszystkie dzieci szykowały się do snu. Trixie była właśnie po kąpieli i wciąż rozmyślała nad tym, co ją dzisiaj spotkało. Niezwykłe, jak dużo dzieci mogą w tobie odmienić, jeśli tylko im się poddasz. To było naprawdę piękne uczucie, móc tu być z nimi wszystkimi i na dodatek te dwie miłe opiekunki. Paperbug i Sweet Dress. Te klacze musiały mieć pewnie dużo zabawy przy zajmowaniu się nimi wszystkimi. W dodatku gotowały dla nich, sprzątały, ścieliły im łóżka i to wszystko robiły tylko w dwie. Trixie zastanawiała się, ile na to wszystko poświęcają dziennie czasu. Kiedy jej rozmyślania nagle przerwało coś, co niektórym przypadkowym w tej chwili przechodniom wydawałoby się bardzo niepozorne. Jedne z drzwi od pokoju były otwarte. Trixie wiedziała, że nie powinno tak być, bo przecież wszystkie dzieci dostały wyraźny rozkaz, aby kłaść się już spać. Mimo to jednak te nadal były otwarte. Klacz rozejrzała się, patrząc, czy aby na pewno nikt nie powinien znajdować się przy pokoju. Następnie zajrzała do środka. Z początku wydawało jej się, że pomieszczenie jest całkowicie puste. Dopiero po chwili odkryła, że na łóżku leży Klacz, która była tak podobnie biała do pościeli, że ledwo co mogła ją rozróżnić. Widziała, jak dziewczynka wpatruje się w księżyc. Hej, mała! Czy wszystko w porządku? Rzuciła do niej, przekraczając w tym samym czasie próg jej pokoju.
Czekała chwilę na jej odpowiedź. Nic. Mały jednorożec potraktował ją tak, jakby była powietrzem. Przepraszam cię, ale czy coś cię trapi, że jeszcze nie możesz zasnąć? Spytała się ponownie. Och, co? Klacz oderwała głowę od okna, a na jej twarzy miała w tej chwili wyraz, jakby co dopiero wybudziła się z jakiegoś schaju. Przepraszam, nie zauważyłam. Pani przyjrzała jej się dokładnie, po czym zadała pytanie. Czy pani jest naszą nową opiekunką? Coś się stało z tamtymi? Nie, skądże? Zaprzeczyła szybko. Jestem tutaj tylko przyjazdem, uśmiechnęła się do niej. Chciałam się spytać, czy wszystko u ciebie w porządku. W końcu powinnaś już spać, a masz jeszcze otwarte drzwi i zapalone światło. Naprawdę? Klacz spojrzała się na drzwi. Faktycznie, westchnęła. Przepraszam, znów się zamyśliłam. Nie widziałam cię dzisiaj rano z innymi dziećmi. Gdzie byłaś? Nie chcę do niej wychodzić. Nie to, że nie lubię się bawić, ale po prostu nie chcę, żeby ktoś mnie zaadoptował. Trixie spojrzała na nią pytającym wzrokiem. A to niby czemu? Bo czekam, aż odbierze mnie stąd mój tatuś. Wie pani, przybliżyła się bliżej Trixie, ja nie jestem stąd, w sensie nie urodziłam się tutaj w Equestrii. To zupełny przypadek, że się tu znalazłam. Och, Trixie pokiwała głową. Jesteś tą nową ze świata ludzi, tak? Tak, z ziemi, ale gdzie w takim razie znajduje się twój tatuś? Wciąż na ziemi, powiedział mi jednak, że wkrótce, kiedy tylko coś załatwi, zjawi się tutaj jak najszybciej. Miał coś do załatwienia, ale ciebie i tak zamienił w kucyka? Jak to? Dlaczego nie mogłaś zaczekać tam na ziemi, aż dokończy swoje sprawy, a potem oboje tutaj przyjedziecie? To nie on mnie zamienił, teraz dziewczynka zaspodniała. To taki pan, który włamał się tam do auta i porwał naszą mamę. Do czego? Niebieska klacz sądziła, że się przesłyszała. Auta, powtórzyła klacz, a następnie bacznie na nią spojrzała. Nie wiesz, co to jest auto? Trixie tylko pokiwała głową. W Equestrii nie mamy auta, rzekła. Nigdy nie widziałam czegoś takiego na oczy. Ku jej zdziwieniu dziewczynka zaśmiała się, a kiedy spytała, co ją tak rozbawiło, ona nadal nic nie mówiła, tylko ciągle prawie że dusiła się ze śmiechem. Musiałabyś kiedyś do nas przyjechać, powiedziała w końcu. Wtedy na pewno wiedziałabyś, czym są auta. Mówiłaś, że twój tatuś ma do załatwienia jakąś sprawę. Co to jest dokładnie? Spytała Trixie, rozmyślając w głowie to, co przed chwilą od niej usłyszała. Coś z mamusią. Mój tatuś jest policjantem, więc zbytnie się nie martwię. Tatuś musi ją tylko znaleźć i aresztować pana, który mi to zrobił. To wszystko. Jak to znaleźć mamusię? Czyli ktoś ją porwał z tym auta? Mówi się autem, poprawiła ją. I tak porwał, ale wiem, że nic złego jej nie grozi, bo jak już mówiłam, mój tatuś jest najlepszy, jeśli chodzi o łapanie ludzi. Więc skoro nie on, to kto cię zamienił? U nas mówią na to podobno ponifikacja, a zrobił to ten sam pan, którego szuka mój tatuś. Ten pan jest naprawdę straszny i widziałem u niego obłęd w oczach. Ale nie muszę się martwić, już nie. To naprawdę fajnie jest mieć takiego tatusia, policjanta, który może obronić się przed kim tylko chce. Ale dlaczego w takim razie jesteś tutaj, w tym sierocińcu? To tymczasowe, mój tatuś mnie o tym zapewnił, nim mnie tutaj eskortowano. Czekam tutaj na niego, a potem trafimy do prawdziwego domku i już na zawsze będziemy szczęśliwi. Trixie obserwowała ją w milczeniu, zamyślona nad wszystkim, co przed chwilą od niej słyszała. Już późno, zauważyła mała klacz. Pójdę spać. Dobrze, odparła szybko, wyrwana ze swoich myśli. Koniec części drugiej.